Cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was na kolejnej reakcji na kanał, teraz ma ta płyta nie siada. Sorry, że tak późno, jest w pół do pierwszej w momencie, gdy nagrywam, ale dzisiaj pracowałem 10 godzin od 14 do 24. Trzeba zarobić, trzeba wyciągnąć rodzinę z gorszych chwil i wprowadzić ją na wyższe sfery. Pamiętajcie, że całe wszystkie rzeczy, które po prostu w życiu przeżywacie, są zależne tylko od was, tylko wy możecie poprawić swoją sytuację, ale to nie o tym. Mata płyta nie siada, wpadło to chyba około 17, 16, 17 mingi, z tego co wiem. Dowiedziałem się właśnie o tym, gdy byłem w pracy i podobno jest to bardzo fajny, świeży kawałek. Wiele osób mi o tym pisało, wiele osób chciało, żebym to nagrał. Więc dostarczam tego, czego chcecie, tego, co po prostu tłum chce. Zobaczymy sobie, Mata płyta nie siada, sprawdzimy sobie ten kawałek. Nie ma niestety tego na YouTube, jest tylko na Spotify'u. I z tego co wiem, jest to zapowiedź nowej płyty Maty, tak? Tak się też zdążyłem dowiedzieć. Po prostu widziałem na peju Maty, że no, na peju, na stronce, na Spotify'u jego, na jego profilu widziałem, że właśnie jest tam płytka i są inne kawałki, tylko są one jeszcze zablokowane. Zobaczymy, kiedy wpadnie. Mata, płyta nie siada, let's go. Przez kurwa Chiefki w tej beat z 2015 roku albo 16. Od razu Chiefki was słyszę. Jak słyszę taki beat, od razu Chiefki w głowie mi się pojawia, naprawdę. Okej. Dzwoni do mnie tata i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Solar i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Fanno i mówi, że płyta nie siada. Mówi, że dałem mu mój numer w Łodzi, a nie wiem co gada. Mi też ostatnio płyta maty nie siada jakoś mocno. I mo te 100 dni do matury było po prostu bardziej. Ale to też nie mogę w sumie na to tak patrzeć, bo jak było 100 dni do matury, to ja pisałem kurwa maturę, więc mogłem się utożsamić mocno z kawałkami, a tak wiecie często, że utożsamianie z kawałkami to po prostu wiele dla mnie znaczy w muzyce. Młody Marczak też ma parę fajnych kawałków według mnie, ale szczerze, gdybym miał postawić, to będzie między CBW mixtape lepszy niż Młody Marczak i mo. Mimo, że to nie było jakby stricte płyta maty samego, co nie? Nie wiem czy złapią to o co mi chodzi, chyba nie wiedzą co gadam. Chyba nie wiedzą co gadam. Mówią, że już się nie nadam. Najgorszy na sławę, najgorszy na sam, najgorszy na chód, co mnie wypada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni. Yo, ej, super fajne to jest, super świeżutkie. Świeżutkie, znaczy nie wiem, świeżutkie to też słowo ciężkie, żeby to po prostu opisać. Z uwagi na to, że beat jest bardzo taki, kurwa, no bardzo stary tak naprawdę, taki wiecie, w starym stylu. W starym stylu rozumiem to przez, nie wiem, powiedzmy 8 czy tam 9 lat temu już były używane takie bity, ale może to też taka nutka nostalgii w środku, wiesz, mówi ci, że ej, this shit is fire, wiesz co chodzi? Takie mam uczucie, słuchając tego, ej, fajne to jest, na razie podoba mi się strasznie. Fajne, 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 fajne. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada tylko. Jebę mnie Olis, jebę mnie Rowley. Nie liczę nic jeśli to nie Bitcoin. Nie liczę na nic dziwko, nie znamy granic, żyjemy szybko. Udało się wszystko rozpierdolić, okay. Spełniłem sportową, lecz nie była moją jedyną ambicją. Sukces P jedzie do mnie w... To są ambicją teraz, ten moment jakoś tak wypierdolił mi się z rytmu, nie wiem czemu. Jakby może bardziej przyspieszył w tym momencie byłoby lepsze. Ale na razie jest bardzo valid. Jeden z lepszych kawałków maty i mo ostatnich czasów jak na razie, według mnie. Nie, nie będzie to kontrowersyjny take. Nie wiem, jakie są opinie ludzi co do tego numeru. Słyszałem, że fajny, świeży, ale nic poza tym nie słyszałem, więc dajcie znać, jak wam się podobał ten kawałek. Moją jedyną ambicją. Sukces P jedzie do mnie winną. Chyba Aspergera, mam Abraham Lincoln. Biografia leży na kominku. 8 baniek, jeśli będę w ringu. Pojebane gadamy na drinku z day one'em o tym. Powiedział, masz talent, kiedy oglądałem, mam talent. I potrzebowałem w kurwę dopingu. VNM. Tu Adliby jeszcze wjechały. Jakby tu Adliby dojebał, to było jeszcze lepiej. Mówię wam, Adliby. Jak złoto by dosiadło imo. Ale kurwa, no hej. Po 10 godzinach pracy fizycznej na magazynie pierdolonym dalej mi się chce ruszać kurwa barkami, więc to coś znaczy, nie? Z day one'em o tym, powiedział masz talent. Kiedy oglądałem mam talent i potrzebowałem w kurwę dopingu. VNM by tu dodał synku. Tamte typy zagowane, na naszym lanie trudno się przyjebać dopingu. Nie ma industrii, pop killerów kilkanaście w chacie mam. Znowu follow up do VNM, a ty ostatnio było też, Whitehead nawinął cytrynówka w moich kubkach na tym, na Cold Boy Winner, tak? Kawałku, co sprawdzam sobie na kanale, kto nie widział, polecam. Też było VNM follow up, bo tam była cytrynówka w moich kubkach, nie? Może VNM jakiś comeback robi, nikomu o tym nie mówi. Ale on chyba coś tam go nagrywa, tylko że mam mniejsze zasięgi, chociaż nie wiem. Nie jestem w stanie mu powiedzieć. Te typy zagowane, na naszym lanie trudno się przyjebać do pingu. Jebać industrii, pop killerów kilkanaście w chacie mam. Stoją na kiblu, książka Rick Rubina w Kindlu. Aha, jak to złapałem z tym, ten wers z dopingiem przed chwilą. Dopingu, dopingu. Skłamałem, bo często mi piszecie, ej, ja mam na ten wers. Ja słyszę jak coś, it's okej.
Chuja wiesz o ryżku Lidlu. Wychowani w katolickim kręgu. Tu nie mówisz nam, tylko mówisz pingu. W podstawówce byłem mistrzem w pinglu. Byłem sama, wygrałem w deblu. Też było dobre. Bili, wyzywali mnie. To jak grali w Palan, rozjebałem siedmiu. Trzy gwiazdki zdobyłem w tej grze. To wysłali SWAT i wysłali śmigło. Pora popić świat, znamy Denzel Curry. To nie czary, dziwko, ciężej przez ciężary na. Nie ma tego złego, no bo łatwiej w real talk. Znamy Denzel Curry? Był jakiś... Może było jakieś spotkanie, które będziemy, tak? Kubo na Fide z... Kiedyś Kuba na Fide z Rammstein? Chyba z Rammstein gadał kiedyś. Kuba na Fide mówił o tym. Ale Denzel Curry? Jeśli jest jakieś backstory, nie słyszałem o tym nigdy, więc jeśli jest coś, to dajcie mi znać. Może nie wiem, udostępniam, w co wątpię. Jakaś fotka może? Ale no. Z Jodlej Belly w UK mam. Przez komputer pisze kit, że szybko poszło to, co łatwo przyszło. Mata skończył się i zniknął. Dzwoni do mnie tata i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie siada i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie fan, no i mówi, że płyta nie siada. Smutne w sumie to musi być, jak robisz płytę i ktoś ci mówi, że kurwa jest słaba, czy nie siada. Nie pokryte są w sensie te słowa jakąś tam krytyką, jak to się mówi, konstruktywną krytyką, co nie? Tylko są po prostu tak z dupy wyjebane te słowa i nagle chujnia, chujnia, chujnia. Może to przybić według mnie. Dlatego ja też często staram się, jeśli nawet mi coś mocno nie siedzi, to jakoś nie być zbytnio kurwa taki, wiecie. Ale gówno jebane, kurwa jebać go, wiesz co? To tak nie działa. Ogólnie w życiu to tak nie działa. Jeśli ktoś jest gruby i będzie się z niego śmiać, że jest gruby, to nie pójdzie na siłownię i nie weźmie za siebie. Czasami tak, zależy od charakteru, w sumie też teraz pierdolę. Ale po prostu bądźcie cierpliwi z ludźmi i bądźcie cierpliwi, jeśli chcecie kurwa kogoś dalej mieć i go nie stracić. Albo czegoś nie stracić. Mówisz, że dałem mu mój numer w Łodzi, ja nie wiem co gadam. Nie wiem czy złapię to, o co mi chodzi, chyba nie wiedzą co gadam. Chyba nie wiedzą co gadam. Mówią, że już się nie nadam. Najgorszy na sławę, najgorszy na sam, najgorszy na w sumie nie wypada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni. Beat jest super, naprawdę, beat kurwa, ale ma to też fajnie na tym bicie. No, na pewno jeden z lepszych jego kawałków i mu nawet 105 all time będą jego kawałków. No, super, fajny jest ten kawałek. Płyta będzie w takim klimacie, to wtedy będzie mógł zmienić tytuł na płyta kurwa siara. Kiedyś będą dwa zegarki, kurwa, tu będzie AP, a tu będzie Rowley. Wiecie o co chodzi, kiedyś będzie teraz, kiedyś będzie tak. A na razie trzeba pracować na to, żeby kurwa kiedyś tam wejść. Yeah, fuck that, super kawałek. Bardzo świeżutko. O, tutaj Katia się odpaliła, czyli mój ulubiony numer z TBW Mixtape, kiedyś też ktoś pytał. Fajny kawałek, bardzo świeży kawałek, bardzo enjoyowałem słuchając go, bardzo fajna liryka. Może nie bardzo fajna, ale fajna, momentami fajne wersje do przekmienia. Do po prostu pomyślenia chwileczkę nad nimi. Dajcie znać, jak wam się podał kawałek. Według mnie jest bardzo świeży, bardzo, bardzo po prostu wszystko gra ze sobą. Jakby był klip do tego, jakiś visualizer jeszcze bardziej by siadło, bo wtedy jeszcze oko mogłoby się czym zająć i mielibyście takie podwójne podniecenie. A no, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. No i co? Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Bardzo miło, że nadal mnie wspieracie, nadal oglądacie. Sorry, że trochę z opóźnieniem są filmiki, ale naprawdę robię co mogę, żeby ciągnąć rodzinę z dziury i żeby było po prostu lepiej. Dzięki, że jesteście. Wielkie pozdro, wielka miłość. Peace.